Dzień dobry, moje kochane pszczółki i robaczki. Oczywiście śmieję się. Ci, co mnie oglądają, już wiedzą, że ja tak mam poczucie humoru, trochę może inne niż każdy, ale zawsze muszę lecieć, bo wyszłam właśnie z kąpieli. Włosy sobie zrobiłam. Znaczy, z kąpieli umyłam się, o tak powiem, bo kąpiel to za dużo powiedziane, ale tak. Póki co to mam tą bluzkę, bo bluzkę nie zmienię, ale spodnie mam domowe, spodnie będą przebrane, tak będę wyglądała, będę się prezentowała dzisiaj. Słuchajcie, właśnie wczoraj wrzuciłam vloga odnośnie tego, że pomalutku idę ku zakończeniu przygód z YouTube'ami. Ale ja nie wspomniałam, kochani, że ja odchodzę już teraz. Ja powiedziałam, że do końca roku na pewno będę nagrywała i będę się starała robić to normalnie, czyli tak jak wcześniej, czyli praktycznie codziennie. Jestem bardzo, bardzo mile zaskoczona, szczerze mówiąc, waszymi odezwami, waszymi komentarzami, na które już tam zerknęłam i dziękuję wam. Naprawdę, to jest coś wspaniałego zobaczyć, że tyle osób jest tak naprawdę za mną. I jestem wam naprawdę wdzięczna. Dzisiaj jest dzień zakupowy, jest to piątek, piąteczek, piątunio, więc słuchajcie, widzicie, kiepsko mi idzie ostatnio to nagrywanie. Nie wiem, źle składam słowa. Ja wiem, że ja zawsze tak miałam. Ale jakoś tak nie wiem, czy to chodzi o to, że ja się po prostu wypalam na tym YouTubie? Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Bardzo was lubię, bardzo uwielbiam nagrywać. Mam tyle pomysłów. Znaczy pomysłów, no filmików do nagrania, różne testy pielęgnacyjne i troszeczkę będę testowała droższe kosmetyki. Jak wiecie, uczepiłam się Lancoma i chyba tak na razie zostanę. Chciałabym parę rzeczy przetestować. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło i dziękuję wam wszystkim. Pamiętajcie, ja jeszcze tutaj jestem. Jeszcze tutaj jestem do końca roku na pewno, na 100%, a później zobaczymy, tak? Szczerze mówiąc, to wszystko zależy od was. To wszystko zależy od was z tego względu, że ja nie mam jeszcze postanowionego takiej kropki nad i. Ja po prostu zastanawiam się nad tym, co z tym dalej zrobić, jak to zrobić, żeby większość z nas była zadowolona. No, ale to w dużej mierze będzie zależało od was. Tak. Czy wy to widzicie? A mi właśnie tu dzisiaj swędziało. A teraz widzę, że mi coś wyskakuje. A co ja nakładałam na szyję? Ale ja nic nie nakładałam na szyję. Widzicie? Kurde, ja wczoraj byłam na spacerze. Wczoraj peeling kawowy robiłam, ale tu robiłam na szyi. Nie, wczoraj robiłam peeling ten mikrodermobrazję z number 7. Ale też właśnie robiłam ten peeling kawowy. I może trochę po szyi przejechałam. Nie wiem, zobaczymy, bo to teraz jak przejechałam wacikiem z tonikiem, poczułam lekki dyskomfort i teraz widzę, że i drapałam. No i nic, zobaczymy, co to jest. Aha, i jeszcze jedno. Kurczę, przy tym jak ścięłam włosy, muszę je codziennie myć, bo strasznie mi się przytłuszczają i robią się takie sklapciałe. Nie trzymają, opadają mi całkiem. Myślałam, że jak tych włosów będzie mniej, to one będą bardziej skore do podnoszenia się. A tutaj lipa totalna. Lecą mi tak i muszę sobie kupić jakiś szampon, który dodaje objętości, bo ten co mam to jest jakiś kiepski. Do zobaczenia później, robaczki. Jestem już wyszykowana. No nie już, bo jest do pierwszej. Pokazuję się wam, jak wyglądam, te spodeny, ta bluzka, przepraszam, tutaj mam serduszko, fryc, po prostu umyte włosy,
w ogóle nie ułożone, wysuszone tylko i lecę. Lecę. Jeszcze przed wyjściem chciałam Wam pokazać tak z zapamięci, że dostałam przesyłkę. O, przesyłka jest. I przesyłka jest od Vichy. Aqualia Thermal Dynamic Hydration Serum. Fajne. No, wiadomo, że to będą te próbeczki. O, zobaczcie. Wow. No, fajnie. Bardzo mnie to cieszy, bo właśnie mi się kończy serum z Lancome, tą próbkę, co miałam, dostałam, więc z miłą chęcią zobaczę, jak się sprawdza to Vichy, no bo jakiś serum potrzebuję kupić. Także przesyłeczka od Vichy, takie małe próbeczki, bardzo się cieszę, na jakiś czas mi to starczy. Lecę teraz na zakupy, oczywiście wszystko Wam ponagrywam, co kupię, na pewno Wam ponagrywam. Polski sklep, jadę do Saversa, do Lidla i to by było chyba na dzisiaj tyle. Oczywiście opłaty porobić, więc do zobaczenia później przy zakupach, a wiem, że lubicie zakupy, co kupuję, po prostu żywieniowe zakupy. Wróciliśmy, ale tak zanim chwilę gadałam z Miśkiem, później z Laurą, tam trochę musiałam podyskutować na pewien temat, później co tam jeszcze było, no miałam kilka spraw do porobienia, a teraz wróciliśmy, mam przy piątku, jak to zawsze bywa, strasznie dużo roboty, ale to nic, chodź na chwilę słonko, stań tutaj, ale w moją stronę. Pokaż, co ci się tu stało. Odezłem się o wielki kąs i miał taki ostry kawałek. No, o skip, nie? Mhm. Się wychodzi z polskiego sklepu, stoi skip. No, taki śmietnik po prostu, wielgaśny. Dla kogoś, kto nie wie, co to jest skip. I mały otwierał sobie mleczną kanapkę. Kochanie, możesz powyciągać tu na blat? Mhm. On mi dzisiaj bardzo, wszystko po kolei. I jestem silny dalej. Tak, uważaj, żeby ci na nogę to nie spadło. No widzisz? Okej. Okay. Ja to poprawiam za chwilę. Resterek mi pomoże powyciągać. Strasznie dzielny chłopczyk. I dostał dzisiaj pieniążka i słodycze. I w ogóle jest fajnie, nie? Gdyby nie wypadek, co nie? Wiecie, no, szedł nierozważnie, otwierał i w ostatniej chwili złapałam go za ramię i powiedziałam, uważaj! I w tym momencie on zarył ten, a chwila, moment i by okiem. Boże, ja szybko zam pierwsze lepsze mięso, złapałam z tego, z siatki mięso i przyłożyłam mu do twarzy i wiecie, ukochałam go, bo walnął mnie z tej ziemi. I tak chwilę postaliśmy, on się uspokoił i ja ściąłam taką szramę. Wiecie, teraz to fajnie to wygląda, bo... Znaczy fajnie, w cudzysłowie. Lepiej, dokładnie to wygląda, bo... Fajnie to jakby nie było tam. No, to, o, bardzo dziękuję, że mi pomagasz. Widzicie, jaki on jest mądry? Naprawdę, jestem dumna z moich dzieciaków. Otworzyło się to. No, nie szkodzi. Na przykład, no, Laura, to wiecie, ma swoje teraz różne napady, bo to nastolatka. Ale nie to. Ale też są momenty, że jestem z niej dumna, nie? Takie, że na przykład ze szkoły, nie? Zawsze byłam z Laury dumna. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę, nie? Wiecie, o co chodzi. Ale teraz jest taki moment, że nastolatki dają trochę popalić. I ona daje mi popalić, naprawdę. No, no to my wyciągamy zakupy, za chwilę Wam pokażemy. Rogaliki Russell sobie wybrał, ale mówię, że musi podzielić się z Laurą, testować ją, proszę. Zakupy są mieszane, większość jest ze sklepu z Lidla. Taka, teraz widzę, że biedna jakaś taka zwiętnięta, ale trudno. Cztery makarony, ale widzę, trzy Misiu wyciągnął, więc okej. Okay. Kupuję zawsze więcej, chowam do szafki, bo są tanie i tak, możesz jeść. Serek, bo będę robiła takie ciasto. Widziałam tam fajny przepis.
Mleczna kanapka Laury. Aha, nie ma jej. Mleczna kanapka, myślałam, że to ona idzie. Mleczna kanapka Laury. Raz zjadł właśnie tą nieszczęsną mleczną kanapkę, otwierał przed sklepem. No dzieci się zapatrzą, a ja wiecie, no też moja wina, bo mogłam go szybciej złapać, ale no nie, myślałam, że on szedł prosto na to, myślałam, że wiecie, wygłupia się czy coś. Biszkopty z galaretką malinową w czekoladzie. W tym momencie pozdrawiamy malinową MM. Oczywiście, słoneczko Aniu, bo malina, o to mi chodzi. Jedzenie dla psa, na parę dni znowu mam spokój. Jedno mleko, bo nie wiedziałam ile jest. Drożdży, dwa opakowania były, więc jeszcze jedno będzie. I słuchajcie, w Lidlu, ja będę mówiła może skąd, polski sklep Lidl, Sherry też, Łowicz z Lidla i kupiłam trzy paczki pierogów i trzy paczki pys z Lidla. Słuchajcie, ten orzechowy olej przeceniony na funt 12 kupiłam dwa, bo tamten już mi się kończy, ale to na razie też schowam do szafy. Tamten mi się kończy. Czosnek 69 pensów, granulowany również wzięłam. O, jest czwarty, widzicie? Czwarty makaronik, bardzo dobre te makarony. Może kiedyś tę maszynkę kupię i będę sama robiła makaron, póki co na razie kupuję. Bekon do pys albo pierogów, kto jak woli. Zamrażara będzie znowu pełna, ale będziemy jeść raz w tygodniu pierogi i pysy do wyczerpania zapasów. Aha, nie, dwie paczki na jeden obiad zawsze idzie. Dwie mąki i teraz chwilę to pochowam i pokażę Wam resztę zakupów, albo może jeszcze tu wyciągnę, widzę, są jeszcze jedne pierogi i będą jeszcze jedne pyzy ziemniaczane z mięsem i tak samo pierogi z mięsem. Zaraz do Was wracam. Ten odgłos to wody grzeje, możecie słyszeć. Słuchajcie, w Lidlu zapłaciłam 64,87, sporo, ale powiem, zobaczcie ile discountów, ale powiem Wam, że no kupiłam na parę dni, na parę obiadów będzie jedzenia, w sensie tego, jak to się nazywa, no tych mrożonek, nie? Mój Russell uwielbia, a ja też bardzo lubię te, zresztą wszyscy lubimy. Widzicie, tu są jeszcze jajka, musztarda, kabanosy, jeszcze jeden garlic, czosnek granulowany, jeszcze awokado, dwie paczki ziemniaków baby, pomidory. Zobaczcie, nie miałam jeszcze takiego gotowca, tam przeceniony troszeczkę jest, 30% taniej, więc mówię, dlaczego nie, kupujemy zawsze, wiecie, żarcie przez weekend gdzieś tam, tym razem może ja zrobię sama w domu takiego gotowca i tylko wiecie co, nie spojrzałam do kiedy jest, do kiedy, czy musi być, a nie, spokojnie, bo jest do października, do 13 października tego roku, myślałam, że krótsza data, więc super, co ja Wam pokazywałam, szprotki, wędzone, dwa opakowania, pół kilo sera tylżycki i morski wzięłam i zobaczcie, fajnie popakowany, ja dzisiaj byłam w polskim sklepie, nie kupowałam sera, bo widziałam w gazetkach właśnie, że taki jest, więc mam kilogram sera, poporcuję do zamrażalnika. Tu jest salami, ona jest teraz, się kończy data, więc do jakiegoś pieczenia, czy do jajek, czy do, no wykorzystam. Była tańsza też 30%. Trzy ogóraski, orzeszki solone. Ja muszę mieć zawsze orzechy w domu, uwielbiam. Zresztą jak mam napady jakieś tam, żeby dużo zjeść, to wtedy sobie dłubię orzeszki, czemu nie. Ryba dzisiejsza mrożona, tak, mrożonka. Kupiłam te radlery. Widziałam u dziewczyn czasami, ja nigdy nie miałam okazji spróbować tego. To ma tylko 2,5%, więc na jedno posiedzenie dla mnie takie 3 jak najbardziej. I misiowi kupiłam okocim dwie puszki, tak dla smaku na wieczór, żebyśmy sobie usiedli przy filmie. No i tyle razy
Właśnie pytałam o tą soplicę. Mówiliście, że to jest słodkie, żeby pić to ze Sprite'em chyba, z tego co pamiętam, albo samo. I byłam bardzo, bardzo ciekawa. I 10 funtów z małym haczkiem kosztuje ta soplica w Lidlu i wzięłam. No i drugi olej, ten z przeceny orzechowy, więc takie fajne zakupy. Tak jak mówiłam wcześniej, zapłaciłam 64, ale na kilka obiadów, na zachciewajki, wiecie, też się zbliżają moje urodziny, więc taka soplica dla nas babek, nas tu wskazana. No, a to już wkrótce, nawet nie wiem, który dzisiaj jest, 7. No, widzicie, jak za chwilę już, och! Zaraz będę znowu starsza, ale urodziny robię tydzień później. Tydzień później, bo moje wypadają w niedzielę, a w niedzielę to wiadomo, że w poniedziałek ludzie do pracy idą i tak dalej i nie, zrobimy tydzień później, czyli tam 22, a 24 prawdopodobnie jedziemy sobie, więc będziemy mieli weekend, żeby odpocząć i w poniedziałek byśmy ruszali w podróż. Jeje, super, nie mogę się doczekać. Dobra, chowam następną turę i pokażę Wam jeszcze polski sklep. Okej, okay, moje pszczółki, moje robaczki w Miśku zapłaciłam, czyli w sklepie polskim 28 funtów i 78 centów i kupiłam tak. Zieleninę do kiszenia ogórasów. Tutaj jak ogórasy, żeby jeszcze ukisić, znaczy zrobić małosolne, przepraszam. Baku ma 7 zbóż i byłam bardzo ciekawa tego jogurtu, a szczególnie, że tu jogurt z orzechami, włoskimi ziarnami zbóż. Dla mnie, dla Miśka i dla Laury, bo razem nie lubi. Później patrzcie, co tu mam. Bób! Słuchajcie, dosyć drogi ten bób. 2,30 za tą paczuszkę, czy 2,50. Przecież mam tu paragon. 2,30, no, 2,30. Warzywa. Szkoda, że nie jest wyszczególnione, ale okej. Okay. 2,30. Ale wiecie co, tylko ja jem bób. Dzieciaki bardzo rzadko, a mi się tu już chyba, że w sałatce, więc taka paka będzie dla mnie. Paka. Za chwilę ugotuję i zjem całe sama. Kasza jęczmienna, bo jeszcze mam różne kasze, właśnie te zboże. Jeszcze jedna paczka drożdży, tam już schowane są w lodówce jedna. Dla Laury Danio Ekstra z kawałkami czekolady. Tutaj mam kilo mięsa gulaszowego, ale słuchajcie, takie ładne kawałki były. 3 funty za kilogram. No słuchajcie, bardzo ładne, takie duże kawały, zobaczcie, nie wiem na ile wy to widzicie, ale ja to nawet upiekę mięso, ja często piekę takie, wiecie, a la kotleciki, a la kotleciki, po prostu piekę mięso, więc podzielę sobie na dwa i będzie jedno gulaszowe, jedno to. Tutaj żołądki, mam żołądeczki na zupę żołądkową, 3,50 kg, też fajna cena. Przyprawa do zup winiary, galaretka, raz Lelek sobie wybrał o smaku agrestowym. Wzięłam kiełbasa kminkowa, wydawało mi się, że ja więcej wędliny kupiłam. Kiełbas, no dobra, widocznie miałam wziąć, a nie wzięłam. Żelatyna, liść lubczyka, wzięłam mieszankę do ogórków kwaszonych i małosolnych. Nie miałam nigdy takiej przyprawy, więc sobie wzięłam dodatkowo jeszcze do tego. To jest na więcej, na dłużej starczy. I majeranek, bo mi się skończył. Po raz kolejny, jak widzicie, tu zawsze stoją magnez i wapno. W dwupaku, bo taniej do schowania, bo czasami nie ma. Raz chciał, żeby kupić pół kilo, znaczy on nie wiedział ile. Parówki, bo lubimy tak na zimno w łapę i zjeść. I pół kilo kabanosów dębowych. Ja z Raselem już jedliśmy po jednym, także to by było na tyle, moi drodzy. To by było na tyle. Ja zabieram się do sprzątania i do robienia obiadu, bo jest bardzo późno. W piątek zawsze mam późno obiad. Prawdopodobnie jeszcze Wam coś pokażę, co będziemy jeść. Sama jeszcze nie wiem, na pewno tą rybę. O, patrzcie, sweet potato za 45 pensów będzie. Od kiedy? Od 13 do 19.
Także już Wam mówię, brzoskwinie, nektarinki, 45 pensów, pół kilo, super. Bakłażany znowu będą, uwielbiam bakłażany i często kupuję i rzodkieweczki, więc takie rzeczy. A ja z Miśkiem słodkie ziemniaki bardzo lubimy, więc sobie zrobimy. Co tu jest fajnego? XL będzie znowu, French Brie za funta, Irish kiełbaski, ta szynka, o, znowu będzie, patrzcie, widzicie? Gouda. I to jeszcze kilogram za 3,49. Jeszcze lepsza cena będzie, znowu kupię za mrożę. Ja mrożę normalnie to. Ja normalnie mrożę te sery i są eleganckie. Znowu bardzo długi vlog. Kochani, przepraszam Was z góry za to. Chrupki uwielbiam na weekendzik, jak znalazł. Widzę, co jeszcze będzie. Lody. Uwielbiam lody. Lody uwielbiam. Cały czas patrzę, co tu jest ciekawe. Jest ciekawego jeszcze. Soki nie kupuję, ale widzę tutaj, nie lubię toniku. Naprawdę jakoś nie lubię toniku, ale tu są jakieś, też jakieś słodkie. Coś bym nowego wypiła, wypróbowała. Wiecie co, ja chyba założę nową serię. Tam było kiedyś u mnie na kanale, że co pije Mazia. Co pije Mazia i powiem Wam, że fajna była oglądalność, jak robiłam te drinki. I tak myślałam, że będę się próbowała alkohole z Miśkiem. Te, co kupujemy, nowości. Bo naprawdę jest tyle fajnych alkoholi i robię tyle fajnych drinków. Może Wy jakiego byście mi podpowiedzieli? Wiecie, takie. Coś nowego, coś innego dla dorosłych. Oczywiście to byłoby, zawsze jest plus 18, nie? Słuchajcie, fajny zamykany za 7 funtów 35 53 litry. Czy tu jest wysokość? Jest wysokość. 43, 30, 60, high is 60. Słuchajcie, ja potrzebuję kosz na ten zamykany, żeby pies mi nie zabierał rzeczy. I fajna cena, 7 funtów i czarny by mi się przydał. Czarny albo biały, obojętnie. Obydwa by mi się podobały do mojego tego na przedpokój. Bo ja na przedpokoju trzymam. Tak, dobrze słyszycie. Mam bardzo mały. Takie buty to nie. Za mały mam przedpokój. I co tu mamy ciekawego znowu? O, jakieś garki z przykrywkami. Coś by mi się nadało. To bardzo fajne, nie? W sumie ten też 8,90 aluminium. 8,99. Z przykrywkami. To mi się podoba, że one wszystkie są z przykrywkami. To jest bez, a tu jest z. Bez, z. Tylko, że to jest większe. No, fajna sprawa. To też bym wzięła, gdyby było z przykrywką, ale nie jest. Wiecie, potrzeba takiej rzeczy w domu, nie? No. O, coś 11. Ja buty mam, ale tanie są, nie? Spodnie, patrzcie, koszulki sportowe. O, wiecie co? Ta ławeczka mnie bardzo, bardzo interesowała i patrzcie, jest obciążenie, bo mówiłam, że może Miśkowi, może gdzieś tam kupimy. Nawet w domu postawić i byśmy sobie ćwiczyli czy coś tam. Zobaczymy, to taka zwykła, ale fajna sprawa, nie? No. O, zobaczcie, ścienia dry shampoo. Ciekawa jestem, bo u nas nigdy tego nie było jeszcze. No. No. Bardzo fajne rzeczy są w tym Lidlu. Powiem Wam, że Lidl jakościowo poszedł w górę i bardzo mi się podoba. Bo ceny są naprawdę fajne i mają różne świetne promocje. I ciągle są zmiany. Ciągle są zmiany. Dobra, kochani, wiecie co? Ja Wam na koniec wkleję zdjęcie obiadu, bo ten vlog naprawdę będzie długi i nie będzie chętnych na oglądanie do końca. Chciałam Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście wszystkim naraz i każdemu z osobna. Jesteście wspaniali. Tam po drugiej stronie czekacie za każdym razem na moje filmiki i to daje naprawdę mi motywację do nakręcania tego, co robię, pokazywania Wam swojego życia, z którego jestem na tą chwilę naprawdę dumna. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia, buziaczki, pa!